Heja, hej, hello ludzie. Witam ponownie. Tutaj Telep 55 oraz Sekartis. Gramy w Pokémon Ruby and Sapphire. Tak, wszystko jest ok, bo to jest 55, 80 setna próba nagrywania tego. Ale każdy wszystko widzi, nikomu się nic nie wie. Internet nikomu nie wybuchł. Cicho. Celeb. Okej, okay. Pewnie się zastanawiacie, co robię u Kozma. Oddaję mu meteoryt w zamian za TM27, który mi się przyda. Jest to atak Return. Atak Return Frustration bazuje na szczęściu Pokemona. A ponieważ Artemis mnie kocha, to powinien dużo walić się z Returna. Dużo walić, kropka. Dziękuję. Przy okazji, mając odznakę od Winony, możemy latać, jednakże ja nie mam latającego Pokemona, a to jest Natu. Lubię Natu. Jaki mały zielony ogórek. Ale szczerze? Tak naprawdę szczerze? Skoro w piątej generacji dodali robota, który potrafi latać, dlaczego Elektros nie potrafi latać? Wyobrażasz to sobie? Człowiek sobie siada na Elektrodzie. Up, up and away! Fuck yeah, Pidgey! Fuck yeah, Voltorb! Poza tym na tej samej zasadzie Krabi i Kingler powinni móc się obracać wokół własnej osi, tak że się unoszą jak helikopter potem. Wiesz co? Chyba zbyt głęboko dziękujemy w tym. Nie kwestionuj. Dobra. Batumen teraz 32 na ziemi. Miło. Przy okazji znowu pada. Czyli mój surf robi OP damage. Przy okazji tutaj jest dziewczynka, która ma... Dam. Milotika, prawda? Nie, ona ma... Castforma! Który powinien być tylko jeden, jedyny na świecie. To nie wiem, jakim cudem ona ma Castforma. I w ten oto sposób widzimy, jak Castform zmienia swoją formę na formę wodną. A skoro jest wodnym Pokemonem, Thunderbolt. Szczerze? Ja tam przez sekundę widziałem Missingo u ciebie. Nie żartuję sobie, widziałem coś o wyglądzie Missingo. To był Return. Ej, to w takim razie może zrobimy creepypastę z tym. Wiesz. Castform, nowy Missingo. Ninja! O nie! Czaj, najlepsze jest to, że teraz mogę podglądać, jacy trenerzy są później. To mi się podoba. Ninkada. Fuck you, Thunderbolt. Mam problem. Mam wodnego na wodnego. Ej, Gringo. Acid. Powinno niezły damage robić. Mam nadzieję. No, ptarty! Mind Reader! Typa Szato! Sunny Day! Ej. O mój Boże. Ej, seems legit. O matko, to jest jak w anime. Nie, Ash, nie wystawiaj wodnego, bo to jest roślinny. Ash wygrał, bo miał wodnego. Nie będę komentował oszałota odbijającego Solar Beama muszelką. Nie będę tego komentował. Ale wiesz co, to mnie zawsze denerwowało, bo w anime chyba przez pierwsze 5 odcinków cały czas powtarzali: nie wystawiaj tego Pokemona, ma typ disadvantages. I tak, to fajnie. I tak wygrał. O nie, mój Pikachu przegrał z ziemnym Pokemonem. Idę do wielkiego młynu go podładować. Żeby mógł zranić elektrycznym atakiem cholernego ziemnego Pokemona. O Boże. Bo to działa. Pan to zraszacze? U Onixa. Ej, to powinno być brane jako oszustwo. W sumie... Serio. W sumie mnie zastanawia, dlaczego tylko tam były zraszacze. Może w innych salach jest, ale nie widziałem. Kurczę, myślałem, że będzie... Ej, trenerka z Milotikiem. Zgadnijcie co? To jest ewolucja Fibasa. No. I to jest odpowiednik Gyaradosa, taki trochę bardziej defensywny. To jest bardzo dobry, defensywny dobry Pokemon. To jest świetny Pokemon. To jest defensywny Gyarados. I tak Water okazji, Pulse. To mnie zaboli, ta prawda? Ta cała sytuacja z Fibasem, Milotikiem kojarzy mi się też z małym Kaczątkiem. Wiecie, no co tak pięknego łabędzia.
Przy czym Phoebus ewoluuje w Milotika właśnie poprzez maksimum piękności. Bądź coś poprzez jakieś tam beauty scale, czy prism scale, coś takiego. Załóżmy jakaś na jestem piękny, ewoluuję! I nagle wyrastają mu piersi. What the fuck? Ej! Ej, to używanie, true story. O Boże. Na jednym serwerze w TF-ie było zabawnie. Nie odzywa się, dopóki nie przejdziesz mutacji. Piękne. Aspear Berries. A co jeśli ktoś w wieku 10 lat zmutuje się w gigantycznego krabopająka z trzecim okiem na pośladku? Wiesz co wtedy zrobię? Dzwonię po policję. Nie no, ale... To jest mutacja, to czy on może się wtedy odzywać na serwerze TF-a? No, ja... Nie wiem, zapytaj X-Menów. Tak przy okazji, te drzewa się na mnie gapią. Przy okazji, na tej drodze, to jest jedyna droga na całym świecie, na całym Hoenn, gdzie można złapać Absola. Absol jest fajnym Pokemonem i zaraz go chyba pokażemy, jak się uda. Rozbawia mnie to, że kiedy jeżdżę na rowerze, to walę w tą trawie jak w słup. Brr, brr. Ej! Lotad versus Gringo. To nie jest stand-off, to nie jest stand-off. Niech zgadnę, on będzie... Ta trenerka będzie miała... Jeszcze ten... Jak się nazywa? Lombre, tak, Lombre. Zaraz zobaczymy, pewnie tak. To jest popularne, że trener ma pierwszy stycz, a potem drugi Pokemona. No, Lombre. Full Restore! Skąd Ranger ma... A, do ratowania Pokemon potrzebuje Full Restore. No, fuck out. Fuck out. Nigdy nie rozumiem tego ataku. To jest po prostu coś, co na początku robisz, żeby zdać damage, po czym już nie możesz tego użyć. Nie, ty nie robisz tym damage, tylko tutaj chodzi o to, żeby sflinchować Pokemona. Nie mam pojęcia, jaki jest cel flinchowania Pokemona tylko raz. Lepszy jest headbutt. Fake out, yay. Boziu, to jest tragedia. Cieszę się, że mój Artemisie dogania twoje Pokemony z levelem. No, fuck out drugi! Ej, Nuzleaf. Gdybym grał w Pokémon Ruby i miałbym Nuzleafa, to już bym miał Shiftry'ego. Czyli ostatnią formę ewolucji Nuzleafa. Tak przy okazji. His nipples look at me. Nipples! I am scared. Cześć, tu będzie chyba Kecleon kolejny, no. Cześć. Ja go minę. Mów co chcesz, że go mi... Weź w trawę, automatyczny atak. Ja go ominę. Ja to naprawię. Ja go ominę, wbił się w Linuna. Dobra, ja ominę kolejnego, wbił się w jakiegoś bardzo ciężkiego do zabicia, dającego mało expo Pokemona. Ej, może mógł to być Absol. Myślałem o widzach. Tak się mówi. Nie wiem, nie wiem. Cheat for the outdoors, ok? Będzie sprawdzał moje Pokemony. Nie. Ma trzy. Niech zgadnę. Seedot, Nuzleaf i Lombre. To jest takie odbicie poprzedniej trenerki. Nie zdziwiłbym się, szczerze powiedziawszy. Bardzo bym się nie zdziwił. Ej, Kecleon. Ja go sobie zostawiam. Na później. Nom, 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 nom. Przepyszny Kecleon. Poproszę jeszcze. Another one! Dobra. No patrz. Lombre. I żeby się spełniła przepowiednia, powinien mieć teraz... Fuck out. Nuzleafa. Przy okazji, Shiftry'ego będę musiał wkleić. Żebym nie zapomniał. Byłoby tragicznie. O nie! No! Co ja robię? 1/4 damage'a z wodnych ataków do niego. Boże! Celeb. No, ale... Cholerny... Cholerny confuse. Oh yeah, to było... To mógł nie być mój najlepszy ruch. A jest 33. Vayne! Nuzleaf. Nuzleaf będzie prosty, bo mam poison damage. No, ale jest jeszcze fuck out. To jest... To jest marnowanie czegoś czasu, ten fuck out, moim zdaniem. To by było...
To by było dobre, jakbym się sam nie zabijał w konfuzji. Tyle problemów z małym Kecleonem. A ja go minąłem! To nie! Sploosh! Cheating! Ej, level 31 przynajmniej. Wow, ale on ma daleki zasięg. Przy czym wydaje mi się, że pokonam tego gościa moim kochanym Luigi, bo dawno go nie było. Ej, Luigi? Myślałem, no przecież. Ale to na jedną sesję miało być. Jak chcesz, to możemy dalej ciągnąć ten. Na studiach jest więcej niż jedna sesja. O nie. No to dobra, no to. Nie używamy starterów. Do odwołania. No a potem przy elitarnej czwórce. Mogę użyć Blazikana, mogę. Nie. 40 poziom, a po co ci on na tym poziomie w elitarnej? No proszę. Bo to Blaziken. W sumie. Makes sense. W sumie? W pierwszej i drugiej generacji Blaziken byłby taki dobry? No! Wydaje mi się, że byłby. Ha! Clear body prevents stat loss. Dziękuję, dobranoc. Ej, a ja mam white smoke. Aha. Boże, fake out. Hmm. All day long, fake out. Dobra, czy jest tam coś po prawej stronie? Po prawej masz tylko drzewko do Secret House'a chyba bodajże. A i po lewej tak masz Nuggeta. A tutaj nie ma już nic, okej? Okay. No patrz, full restore. To za menda. Żal. Muszę ten iść. Ty patrz, déjà vu, znowu mostek. Ej, chmurka. Bardzo mi się podoba ten akcent, że tam chmurki są u ciebie w tle. I to widać w odbiciu. Szczerze mówiąc mi też. Tutaj będzie jeszcze coś? Proszę. Dwie godziny później, kiedy przestanę się męczyć z pokerangerem. Panie. Ty, ten, patrz na niego. Cisza, 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 cisza. Want to battle? Red wannabe. No, też tak pomyślałem. Surskit! Jezu! Czy mnie, bo nie wyrobię. Ale z tego co pamiętam, jeden trener będzie mieć interesującego Pokemona. Tylko, że będzie na zachodzie. Zaraz sprawdzimy. Czasem to jest jak... takie życiowe. Najpierw musisz się przepchać przez gówno, żeby odkryć złoto na końcu. I w ten oto sposób telepoznał Minecrafta. No, nie określiłbym go złotem na końcu gówna. A zaraz będzie 50 miliardów tysięcy próśb. Nagrajcie Minecrafta. Nie gram w Lego, sorry. A jakby to było Lego Pokémon? To zmienia postać rzeczy. Trzeci Surskit. Zabij mnie.